Dobra. Cóż, odpalamy. O, nie mówcie, że teraz nie będzie chciał chodzić. Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Tym razem zajmiemy się, a nie tym razem, bo jedziemy cały czas tematem stąd skutera. Dzisiaj będziemy zakładać, swapować nowy gaźniczek do tego skuterka. Mianowicie, któryś z tych gaźniczków. Mam jeden taki ładniejszy, markowy i seryjny. Jest numer seryjny nabity, więc to jest typowo markowy. Keihin. No mam Chińczyka, ten o wiele jest cięższy nawet, jak czuć w porównaniu do tego. Ten to nie waży nic, a ten to jest naprawdę ciężki gaźnik. Cóż, znalazłem u mnie jeszcze kruciec, bo ten kruciec był przy tym markowym. Znalazłem u mnie kruciec od razu taki, no jakby to powiedzieć, no jedziesz bliżej, no, no proszę cię, no wyostrz się. Od razu z takim cypelkiem, nypelkiem. Więc będzie na podciśnienie do gaźnika. Nie mam funduszy, nie chcę inwestować tego skutera, dlatego wszystko jest januszowane. O, la Boga, ale mnie plecki bolą. Jeszcze kurde nie wyzdrowiałem dobrze, a już jadę. Poza kamerką zrobiłem małe modyfikacje, mianowicie linka od tego gaźnika. Od razu wam mówię, abyście kiedyś chcieli przy waszym skuterze przerabiać. Linka od tego gaźnika wam nie będzie pasować. Trzeba byłoby ją przerobić. Da się to zrobić, ale ja nie mam na to czasu niestety. Gonią mnie terminy, więc w tym odcinku wam tego nie pokażę. Może w przyszłości wam pokażę, jak linki przerabiać, bo ja to non-stop robię, nie ukrywam. Mianowicie zrobiliśmy swapa z linki od skuterka w dwusuwie. Oczywiście ta linka nie pasowała, trzeba było ją przerabiać. To był taki winkielek stalowy, jego musiałem uciąć. Mianowicie ten taki był o 90 stopni stalowy przy tym. No i to niestety nie pasowało do tego gaźnika. No i musiałem to dziadostwo skrócić, żeby linki wystawało na tyle, ile trzeba. Jak i przy tym kładzie 110 musiałem deczko skrócić tego cyska, ponieważ tu jest, no nie ukrywajmy, takie lekkie zagięcie. No i się to nie mieściło w tym, po prostu nie chciało to dojść tutaj do końca, do tej krawędzi. Musiałem przez to w moim akurat wypadku to skrócić. Od jakiego to jest składa, jeszcze raz, znaczy od jakiego to jest skutera w dwusuwie wam nie powiem, ponieważ ta linka u mnie leży już ho 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 jeszcze trochę, więc nie jestem w stanie powiedzieć od jakiego to jest skutera. No ale trzeba było przerobić oczywiście tej połucina to wszystko tak delikatnie, żeby nie uszkodzić linki. Przez co jest to wszystko, no tutaj pasuje. Co do tutaj mocowań, wszystko pasuje jak należy, jest tam śrubeczka i wszystko zabezpiecza. Jakbym się majnął i troszeczkę za dużo nadciął, mam tutaj regulację, więc tutaj też nie ma problemu. No i linki jest na tyle, żeby mi styknęła do podgaźnik. Więc jak coś, tutaj już mam to wszystko przerobione. Nie zdziwię się, jak ktoś będzie chciał jakiś taki podobny projekt do mojego stworzyć. Do czego zachęcam oczywiście, bo jest naprawdę duża satysfakcja zrobić coś nowego ze złomu skuterowatego. Nie, ze złomu, ze skuterów zrobić coś nowego to jest naprawdę, jest to satysfakcja. Teraz zobaczymy, czemu to zgrzyto. Uwaga, uwaga i cyk. Zaraz zobaczymy, z czym jest problem. Tutaj jako tako wszystkie zęby są. Co nam tu zgrzytało? Wyłaź. Aha. Mamy problem. Już wiem gdzie. Brakuje zębów. Ale ja taką część mam. Mam taką część. Już idę po nią.
Jak widzicie, nowa część. Nieuszkodzona. Zakładamy. Tu jest jakaś podkładka. Nie było w ogóle podkładki. Dziwne. Smaru trochę jest, nie będę dowalał więcej, żeby nie wyrzyzgnęło na pasek. Zakładamy. Będzie żyć. Śrubecki. Nie daje tu żadnego kleju do śrub, bo tu się często zagląda. Więc to jest niepotrzebne. Elegancko. Pokrywka dokręcona. No i gaźnik wyciągnięty. Z linką, ze wszystkim. Wypierdzielamy to na bok. Na razie. Trzeba będzie deczko przerobić. Gdyby to tak wszystko pasowało, to byłoby aż troszeczkę dziwne. Dobra. Idę po graty. Widzimy się po krótkiej przerwie. Pewnie Was interesuje, co tutaj nie pasuje. Mianowicie, jak wsadzę kruciec, delikatnie mi ten plastik tutaj przeszkadza. Nie wiem, czy jego na tyle będę dał radę w dół, ale mi się wydaje, że go tutaj podrzeźbię. Ogólnie tak samo ten kanał na przyszłość też prosi się o, można powiedzieć, nie rozwiercenie, ale rozszlifowanie, jak to będzie oczywiście działać. To nasz się prosi o rozszlifowanie troszeczkę na boki. Tutaj w miarę to wszystko dolega. Tutaj górą może przedmuchiwać, dlatego trzeba będzie silikonu dać. I tyle. Szpilki będą do wymiany, bo są za wysokie, za długie. Więc szpileczki będzie trzeba wymienić. Na pewno. No i tyle. Ja idę jakieś ogarnąć szpilki do tego niższe, żeby były. I jakiś silikonik, żeby to złożyć na jutro, ewentualnie jutro się będziemy z resztą bawić, żeby ten kruciec tutaj umocować na stałe i tyle, a dopiero będziemy się bawić z resztą, ewentualnie wykręcę te szpilki i można wkręcać śruby, ale ja jestem bardziej takiej, można powiedzieć, takiego założenia, żeby były szpilki i jak coś nakrętki, żeby się uszkodziły, a nie żeby gwint w głowicy. W pitbajku chyba też coś takiego zastosuję w mojej przyszłości, czyli po prostu szpilki założę krótsze.
Dobra, witam po krótkiej przerwie. Mianowicie założyłem już bak, założyłem gaźnik. Tak się to tutaj prezentuje. W taki sposób. Problem na razie z filtrem powietrza, bo nie mam nic. I jest kolejny problem taki, że mam nieszczelność na połączeniu. O, tutaj widać. Już zaraz kapnie. Nieszczelność na połączeniu gaźnika. W gaźniku nieszczelność, bo stara uszczelka jest twardziała była. Ale to raczej jutro z tym zrobię. Na razie nic nie będę ruszał, ze względu takiego, że tutaj silikon zaschnął. Połączenie tej głowica, a kruciec jest uszczelniony na silikonie. I kruciec, a podkładka. A połączenie gaźnik, a podkładka nie uszczelniałem. O, kamera mi pada, zaraz mi padnie, więc zaraz będzie koniec. Jeszcze wam pokażę na szybkości filtr powietrza. Mianowicie jest totalna prowizorka, ale mam nadzieję, że to jakoś będzie trzymać. Dobra, kończę. Widzimy się prawdopodobnie jutro, jak to wszystko pozastyga. A ja naładuję baterię, bo to naprawdę nagle padło. Nie wiem jakim pieronem. Dobra, więc na razie widzimy się za chwileczkę. Dla was za chwileczkę, dla mnie kolejny dzień zmagań. Dobra, dzisiaj wreszcie jazda testowa tym oto ustrojstwem. Ale pierw musimy nalać trochę paliwa. Tak nie wiadomo, czy to będzie jeszcze jeździć, czy nie będzie jeździć. Mogę wam tylko zaspoilerować na tym nowym już gaźniku. Nie nagrałem wam odpalania pierwszego, ale też was nic nie ominęło, wiadomo. Odpaliło to za pierwszym strzałem, no nie wiadomo. Wiadomo, że to byle kto nie robi. Od pierwszego strzała odpalił. Zostawiłem go, żeby pochodził chwilę. Trzeba będzie się teraz przejechać, pierwszą jazdę zrobić. Bo już na to już będę musiał coś nagrać, dlatego czekałem, aż się kamerka naładuje. Dobra. Cóż, odpalamy. O, nie mówcie, że teraz nie będzie chciał chodzić. Bo to jeszcze gaźnik jest do regulacji, bo nic nie robiłem przy nim. Tak szczerze wam powiem. Gaźnik jest po prostu wrzucony i tyle. 50 tam silnika. Ojej. Nóżki mi się trochę spadają, będę musiał sprężyny założyć, no nie ma kiedy. Jak na razie jedzie. Przymielać na błocie przymiela. Spróbujemy spalić kapcia. Czy to w ogóle pali? O kurde. Przód nie utrzymam. Ale powiem wam, nie jestem zadowolony pod tym względem. Tylne sprzęgło strasznie ślizga. Czuć, że jest taki poślizg. Dlatego tak nie chcę palić kapcia. Bo czuć, że mocy ma, ale gówno z tego jak. No.
jest. Ale jest jakaś chyba blokada. Ja muszę ten wariator rozebrać. To posprawdzam, bo tak wygląda, była jakaś blokada. Ale czuł, że jest coś, gaźnik jeszcze nie wyregulowany, bo szera trochę z wydechu. Troszeczkę za duża dawka paliwa prawdopodobnie. Bo lubi ćknąć wydech. Jak na razie ja jestem zadowolony. O. Tak, siądę sobie bardziej z tyłu. Zobaczymy, czy poderwie. O kurde! Kurde, przydałby mi się amulet. Kurde! Przydałby mi się amulet, to by było lepiej. Kurde, strasznie sprzęgło ślizga z tyłu. Dobre to. Jak siądę na samym tyle siedzenia, no to podrywa na koło. Coś na kole się daje jeździć, tylko z zera. Powiem wam, że ten skuterek jest fajny, lekki, bo można nim kurde choć co robić. Elegancko! Elegancko! Się sprzęgło, będę musiał to zrobić, bo nie mogę potem wyrwać, jak mi opadnie za bardzo dół. Dobra, jedziemy. No dobra, jazda na razie zakończona. Jadę, niech sobie chwileczkę sprzęt ostygnie i zaraz jedziemy na drugą turę. Drugą turę upalania. Nie no, naprawdę powiem wam, fajnie mi się, szkoda tylko, że tego hamulca tylnego nie ma. Kurde, a tak mi się fajnie jeździ. Od zera, no od zera na razie no. Potem będę musiał większego tuninga zrobić, żeby to się dało poderwać z jazdy, a nie od zera. Ale jak na skutera,
z tą skutera, no to już jakieś upalanie było, więc jakiś progres jest. Już jakieś macie odcinki, pierwsza jazda na kole. Dobra, ja lecę po drugą kamerkę i widzimy się za chwileczkę.